Drodzy słuchacze, dzisiaj moimi gośćmi są Piotr Stępień. Dzień dobry. I Anna Rosała. Dzień dobry. Organizujecie akcję, która nazywa się... Polak Polakowi Sercem. No właśnie, kto wymyślił to hasło? Piotr. Tak, to ja. Rok temu. Tak, to już jest kolejna akcja. Na czym konkretnie polega i dlaczego takie hasło? Jest to jakby odpowiedź na popularne powiedzenie Polak Polakowi Wilkiem, z którym się nie zgadzam. Uważam, że jest troszeczkę krzywdzące. Dlatego uważam, że Polak Polakowi powinien właśnie sercem dawać serce. Dzielić się, dawać serce. Chciałam zauważyć, że nawet tu sercem jest podkreślone. Tak, bo serce jest najważniejsze. Jaki jest cel waszej akcji? Celem akcji jest, aby nieść radość i miłość dzieciom w domach dziecka w Polsce. W tym momencie chcecie pomóc czterem placówkom. Jest to Dom Światełko w Godynicach, placówka opiekuńczo-wychowawcza w Pacanowie. I rodziny Dom Dziecka w Daleszycach oraz niedawno na stronie pojawiła się informacja o placówce w Rafałkówce. Rafałówce. Czym kierowaliście się przy wyborze tych placówek? Przy wyborze tych placówek kierowaliśmy się tym, że one znajdują się blisko naszego miejsca zamieszkania w Polsce. I dwie są akurat z województwa świętokrzyskiego i dwie są z okolic rodzinnego domu Piotra. Co z domami starców? W tamtym roku pomagaliście również, Piotr pomagał. Była taka akcja, były kartki świąteczne dla starszych ludzi. Tak, była taka akcja, ale no ze względów jakby logistycznych musieliśmy z tego zrezygnować. Dlaczego? Ponieważ w tym roku jest dużo więcej domów dziecka wybranych, no i dlatego. Tak, postanowiliśmy się skoncentrować na pomocy dzieciom najmłodszym. Na sprawieniu właśnie takiej radości tym najmłodszym, tym najmniejszym. Jednym z celów waszej akcji jest utrzymanie kontaktu z ojczyzną. To odnosi się do dzieci czy dorosłych? Obu. Zarówno do dzieci, jak i do dorosłych. Głównie dla dzieci, które wiele z nich też urodziło się tutaj w Szkocji i być może już nie czują się nawet tak bardzo Polakami, ale gdzieś jednak tkwi w nich, płynie w nich polska krew, więc chcemy, żeby utrzymywali kontakt z naszymi rodakami. Tak samo wyrabianie nawyku dzielenia się z innymi. Bardzo intrygujące. Dla dorosłych czy dla dzieci? Myślę, że i dla dorosłych, i dla dzieci, bo też dzieci będą miały okazję, te, które są takie w miarę... No, świadome, będą miały okazję do tego, żeby sprawić właśnie prezent rówieśnikowi, aby móc pójść do sklepu i coś kupić i też nie myśleć właśnie tylko o sobie, ale także o tych dzieciach, które właśnie nie mają rodziców, które są w placówkach i jednak oni też nie dostają też takiej miłości od rodziców, więc myślę, że taki prezent dla nich to będzie wielka radość. Jesteście przedstawicielami polskich szkołek. Jakie organizacje Wam pomagają w tej akcji? Pomaga nam przede wszystkim PCC. PCC, przepraszam. PCC, Polish Catholic, jak to się nazywa? Community. Polish Catholic Community. Współpracujemy też bardzo mocno ze szkołą tańca Ice Candy, School of Dance and Sports, gdzie odbędzie się także zbiórka właśnie prezentów. Poza to współpracujemy z drugą polską szkołą, Słoneczną, no i z PAA. W jaki sposób udało się Wam nawiązać współpracę z tymi wszystkimi instytucjami? Myślę, że gdzieś tam w tym naszym środowisku dookoła te osoby się znajdują. Są to znane mi i również Piotrowi. Utrzymujemy w sumie na co dzień kontakt z nimi. Jeszcze na stronie www.aberdeen.edu.pl pisze, że akcja adresowana jest do wszystkich ludzi dobrego serca, również do wszystkich mieszkańców Aberdeen i okolic. W jaki sposób zamierzacie do nich dotrzeć? No właśnie teraz próbujemy do nich dotrzeć przez tę audycję. Będziemy także, głównie skupiamy się na właśnie dzieciach polskiej szkoły imienia Stanisława Kostki, drugiej polskiej szkoły, Szkoły Słonecznej, no i poprzez właśnie te organizacje, które z nami współpracują. Będziemy to również ogłaszać w internecie, w kościele, na Facebooku. Są też plakaty, są w sumie ulotki, także będziemy rozdawać ulotki. Będą też w polskich sklepach, także mamy nadzieję, że dotrzemy do szerokiego grona. Rozumiem, piękna, szczera odpowiedź, ale akurat chciałam Was złapać za słowo, ponieważ w jaki sposób zamierzacie dotrzeć do wszystkich mieszkańców Aberdeen, czyli na przykład do naszych lokalnych tutaj braci. Czy macie jakieś ulotki, również strony w języku angielskim? Zależy nam, jak sama akcja, sam tytuł akcji mówi Polak Polakowi sercem, a nie Szkot Polakowi sercem. No właśnie, w związku z tym może jakoś pasowałoby naprawić ten cel, jeden z nich. Zaczynamy, rozkręcamy się, więc na razie w zeszłym roku był jeden dom dziecka, w tym roku jest wybrane cztery, to myślę, że za rok może rozszerzymy to na całe Aberdeen, będzie również w języku angielskim. Wspaniale, tego Wam życzę. Widzę, Ania wyratowała tutaj kolegę z opresji. Gdzie i kiedy odbędzie się zbiórka darów? Zbiórka darów odbędzie się w
polskiej szkole imienia świętego Stanisława Gostki 3 grudnia. Tego samego dnia też właśnie w szkole tańca Ice Candy. W niedzielę 4 grudnia po każdej mszy świętej będziemy także zbierali prezenty i wszystkie dary. Po każdej polskiej mszy świętej. Po każdej polskiej mszy świętej, dobrze zaznaczone. Co można przynosić dla dzieci z domów dziecka? Jakie dary? Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby przynieść prezenty. Każdy niech sam wybierze, co chce podarować dziecku. Założyliśmy, że wartość takiego prezentu powinna wynosić około 20 funtów, tak aby wszystkie dzieci dostały mniej więcej podobne podarunki. Poza tym różnego rodzaju ubrania, zabawki, tego typu rzeczy, które często może zalegają w naszych domach, nie są do końca potrzebne, a sprawią dużo radości dzieciom. Tak, mogą być to właśnie używane rzeczy jak ubrania, zabawki i w zeszłym roku siostra bardzo dziękowała właśnie za ubranka dla dzieci, bo jednak one są jakościowo bardzo dobre i dzieci też się cieszyły z zabawek i z otrzymanych darów. Mhm. Oprócz zabawek i prezentów można również wpłacać pieniądze? Na jakie konto? Tak, jeśli ktoś nie może jakby pomóc w inny sposób, prosimy wpłacać pieniądze na konto polskiej szkoły. Numer konta znajduje się na stronie internetowej szkoły. Ewentualnie będziemy też organizować zbiórkę w katedrze. Tak, ta zbiórka będzie przeznaczona na to, aby właśnie przesłać te paczki do domów dziecka. Mamy nadzieję, że będzie to dużo rzeczy, także myślę, że koszty też będą dość wysokie. Jak bardzo wysokie? W zeszłym roku wydaliśmy 200 funtów na wysyłkę do Polski. Do dwóch domów dziecka, więc myślimy, że w tym roku będzie około do 500 funtów. Już są odezwy właśnie odnośnie używanych rzeczy, także już mamy kilka, można powiedzieć, worku rzeczy używanych, bardzo fajnych, ubranych dla dzieci, także no myślę, że te koszty w tym roku będą dużo większe. Chyba, że ktoś ze słuchaczy chciałby lub miałby możliwość pomóc nam w transporcie do Polski. Podróżuje na przykład z pustym vanem lub ciężarówką właśnie w tym okresie, wtedy chętnie skorzystamy z takiej pomocy. A pieniądze, które zbierzemy, zostaną oczywiście przeznaczone na zakup prezentów, które przekażemy dzieciom. A jeszcze jedna ważna informacja, przeczytałam na stronie szkoły, że paczki trzeba w jakiś sposób opisać, podpisać. Dla kogo będzie ten prezent, czy dla chłopczyka, czy dla dziewczynki, w jakim wieku i tak dalej, prawda? Tak, bardzo byśmy prosili o zostawienie takiej informacji, żebyśmy mogli wręczyć prezenty jakby odpowiednim dzieciom. I jeśli chodzi o wiek dzieci, to może ja powiem. To ja mam właśnie całą listę dzieci, dostałam informację, ile jest dzieci w każdym domu dziecka i w jakim one są wieku, także też chodzi o te ubranka nawet używane, więc wszystko mamy każdą informację. Jeśli ktoś chciałby właśnie dowiedzieć się o wiek dziecka i chciał taki konkretny prezent zrobić, to można po prostu zadzwonić i się dowiedzieć. I również można zostawić kontakt do siebie. W tej paczce, prawda? Też można zostawić i też na pewno będą jakieś... To już nie będzie święty Mikołaj. No tak, może niektórzy chcą właśnie zostawić namiary do siebie. Wtedy dzieci będą... Dzieci bardzo chętnie podziękują swoim darczyńcom. Już w zeszłym roku chciały to zrobić, ale nie było takiej możliwości, więc myślę, że może to nawiązać jakieś więzi, przyjaźnie, relacje. Gdzie więcej można znaleźć informacji na temat tych zbiórek? No, wszystkie informacje są na stronie internetowej polskiej szkoły. To jest aberdeen.edu.pl i tam jest zakładka Polak Polakowi sercem i tam chyba wszystkie informacje są umieszczone. Jak również na Facebooku. A gdzie na Facebooku? Na stronie Klubu Młodzieży, który działa przy polskiej szkole. Dobrze, no życzę Wam wszystkiego dobrego i tego, żeby to tak sobie udana. Jak najwięcej prezentów dla dzieci, 4 domy dziecka czekają. Tylko jeszcze podajcie mi na koniec jakiś kontakt. W jaki sposób można z Wami się skontaktować? Można się skontaktować ze mną. Jest podany na każdej ulotce mój numer telefonu. Można zapytać o więcej informacji i też na stronie. Na stronie internetowej będzie lub już jest formularz. Można wysłać maila, na każdego odpowiemy. Dziękuję. Polak Polakowi sercem to hasło akcji. Zapraszam Was bardzo wszystkich serdecznie do wzięcia udziału. Dziękuję bardzo i pozdrawiamy. Dziękujemy również. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców, wszystkich słuchaczy Radia Szmu FM. Wszystkich Polaków w Aberdeen. Dziękuję.